Loża radiowa. Witam ponownie i witam swojego gościa. Jest nim sędzia Daniel Kliś, rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie sędzio, no właśnie, Temida w opasce zaraziła się czy COVID-em, czy nie? Jaka jest jej kondycja? Kondycja wydaje się nie najgorsza. Oczywiście spadło to na nas, jak na całe państwo, nagle i niespodziewanie. Nikt nie był do tego przygotowany, także wymiar sprawiedliwości nie miał wypracowanych jakichś procedur, jak sobie w tej sytuacji radzić, więc radziliśmy sobie na początku tak, jak mogliśmy. Generalnie z uwagi na zamrożenie całej gospodarki i aby zachować tą izolację, to także i wymiar sprawiedliwości w tą stronę poszedł. Odwołano wszystkie rozprawy jawne, które miały się odbywać i w zasadzie interesanci strony do sądu nie były wpuszczane. Wyjątkowe sprawy, tak zwane pilne, ten katalog spraw pilnych był rozpoznawanych, te sprawy musiały przecież się toczyć. Pilne na przykład? To są sprawy związane z tymczasowym aresztowaniem, to są sprawy, gdzie osoby były pozbawione wolności, gdzie stosowano tymczasowe aresztowanie. Ktoś, kto jest pozbawiony wolności, nie może czekać na sprawiedliwość. Te sprawy musiały się toczyć szybko. Również sprawy związane z opieką nad małoletnimi dziećmi, gdzie było podejrzenie, że tym dzieciom po prostu dzieje się krzywda związana z jakimś odebraniem rodzicom czy rodzinom zastępczym tych dzieci. To musiało się odbywać także i w czasach tych pandemicznych. To bezwzględnie nie mogło czekać po prostu. Tak, i te wszystkie właśnie sprawy z katalogu pilnych były rozpoznawane. Były rozpoznawane co do zasady na posiedzeniach jawnych. Natomiast te wszystkie inne sprawy, które mogły być rozpoznawane na posiedzeniach niejawnych, czyli bez udziału stron, to one się odbywały. Był też problem z organizacją tej pracy sądu, bowiem część pracowników musiała pójść na opiekę z uwagi na to, że dzieci nie chodziły do szkoły. Te prozaiczne sytuacje także dotyczyły nie tylko sędziów, ale i całej obsługi biurowej. W związku z tym, że ta obsługa biurowa była ograniczona, także te sądy musiały spowolnić pracę. Pisma generalnie z sądów nie wychodziły, aby nie było tego obiegu dokumentów i przez te pierwsze 2 miesiące ta praca była bardzo ograniczona. Poza tymi sprawami pilnymi i tymi niejawnymi, ale także tymi pilniejszymi, to w zasadzie sąd nie funkcjonował. Był zamknięty dla stron, dla innych uczestników postępowania. Czyli opóźnienia będą? Opóźnienia będą. My od czerwca już powoli to, można powiedzieć, odmrażamy. Także pewne ułatwienia proceduralne, także zarządzenia prezesa sądu okręgowego ułatwiają nam funkcjonowanie w tej sytuacji pandemicznej. Ale niestety te blisko 3 miesiące muszą mieć teraz przełożenie na terminy. Tak, na terminy. Też okres urlopowy się teraz nałożył. To wszystko powoduje, że niestety czas oczekiwania na wyrok, mówiąc wprost, się wydłuży. A ile wynosi właśnie? To zależy w jakim wydziale, jakiego charakteru sprawy. Są niektóre sprawy, które tak jak powiedziałem, nie mogą czekać i są rozpoznawane niezwłocznie, ale są też sprawy takie typowe, które czekają na swoje rozpoznanie i to jest z rzędu od kilku miesięcy, nawet do roku niektóre sprawy muszą czekać. A gospodarcze? Akurat ze sprawami gospodarczymi nie jest tak źle, bo tutaj procedura pozwoliła na rozpoznawanie szeregu spraw na postępowaniu niejawnym. I tu sobie sądy z tym poradziły w miarę. Natomiast też ten szczupły zasób kadrowy nie pozwalał na zwiększenie pracy sądów. Ale ta procedura pozwalała w miarę sprawne orzekanie. Bo to, czy złodziej zostanie skazany w czerwcu, czy w październiku, to tam może ma mniejsze znaczenie. Chociaż nieuchronność kary, tak? Zasada nieuchronności. Do pokrzywdzonego, tutaj też należy tak ale wiadomo, że koronawirus odbije się na gospodarce i tutaj takie szybsze orzekanie byłoby wskazane, prawda? Bo te sporów między przedsiębiorcami jest sporo. Zdecydowanie to się przełoży. Też strony nie mogły przez pewien czas w ogóle inicjować postępowań przed sądem, bo tak jak powiedziałem, sądy były zamknięte. Ten obieg dokumentów nie funkcjonował i to się nawarstwia, bo teraz widać, że to ma swoje odzwierciedlenie i przełożenie. Teraz tych spraw pływa więcej. I to się będzie jeszcze pewnie po okresie wakacyjnym piętrzyło. Panie sędzio, wspomniał pan o kadrach. No właśnie, jak z kadrami jest? Sytuacja nie jest łatwa, ale widać poprawę. Zwłaszcza jeśli chodzi o sąd okręgowy w Opolu. Tutaj był czas, to było pół roku temu, rok temu, kiedy blisko 1/3 obsady sądu była pusta. Sędziowie chodzili w stan spoczynku, dłuższe usprawiedliwione nieobecności i nie było tego zasobu nowych sędziów sądów rejonowych.
te procedury nominacyjne ruszyły i powoli już te wakaty są obsadzane w sądzie okręgowym. To się odbywa kosztem sądów rejonowych z kolei i tam pojawiają się wydziały, gdzie brakuje sędziów do orzekania. No liczymy, że tu minister sprawiedliwości z tym sobie poradzi i pojawią się w to miejsca nowi sędziowie, asesorzy czy sędziowie, którzy będą nominowani z innych zawodów prawniczych. A czy funkcja asesora jest jakoś ograniczona w stosunku do pełnomocnik sędziego? Generalnie asesor rozpoznaje wszystkie sprawy, tak jak sędzia, za wyjątkiem spraw związanych z zastosowaniem, z rozpoznawaniem wniosków prokuratora, zastosowanie tymczasowego aresztowania, zażaleń na umorzenie bądź odmowę wszczęcia dochodzenia oraz spraw rodzinnych. To tych spraw nie sądzi asesor w sądzie rejonowym. Pozostałe sprawy rodzinne to trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, tak, prawda? Tak, życiowe. Tu chodzi tak przede wszystkim o doświadczenie życiowe, którego wiadomo na młody początku człowiek tej drogi nie ma, nie ma i nabywa w miarę pracy i też życia. Panie sędzio, a jeśli chodzi o pozostałe komórki, że tak powiem, sądu, na przykład Wydział Spraw Wieczystych. Wydział Ksiąg Wieczystych. Ksiąg Wieczystych. Tak, Wydział Ksiąg Wieczystych funkcjonował w zasadzie bez jakichś ograniczeń, bo tam wszystko odbywa się na dokumentach. Tam nie ma rozpraw. To są stricte sprawy właśnie odbywające się na dokumentach, przy czym problemem były kadry. Było wprowadzone zarządzeniem prezesa sądu tak zwane rotacyjna praca, aby nie gromadzić, bo sąd nie ma po prostu tylu pomieszczeń, aby nie gromadzić w jednym pomieszczeniu tylu osób, samych urzędników, oni musieli być rozdzielani. Z uwagi na to, że ten zasób lokalowy jest skromny, to część pracowników pracowała, część pracowała zdalnie w domu i to tak rotacyjnie wyglądało. Spora część osób zatrudnionych w sądach także była na tych zasiłkach opiekuńczych, w związku z tym, że dzieci nie chodziły do szkoły, rodzice musieli się zajmować dziećmi. I tu ten problem kadrowy powodował, że nieco zwolnił Wydział Ksiąg Wieczystych, ale to nie było na tyle duże, aby powstały jakieś większe opóźnienia. To zostanie, myślę, że nie w ciągu miesiąca, dwóch, trzech wyrównane. A w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym, bo tam też część zaświadczeń jest wydawana? W tych sprawach pilnych sędziowie pracują i czynią niezwłocznie te wszystkie czynności. Natomiast te sprawy niepilne, to także z uwagi na ten zasób kadrowy też pewne spowolnienie wystąpiło. I ten okres się wydłuży na rozpoznanie tych spraw. Panie sędzio, no właśnie, jak to teraz funkcjonujecie? Maseczki? No tak, no musiał być... Nie sąd kapturowy, ale sąd maseczkowy, tak? Coś jest na rzeczy. I przyubicowy. Zostało to przemodelowane, aby się dostosować do zaleceń głównego inspektora sanitarnego. I także sądy musiały przemeblować, dosłownie nawet mówię, salę rozpraw i także sposób procedowania. Na salach rozpraw pojawiły się przeszklenia na stołach sędziowskich. Te ławy zostały porozsuwane, aby ten dystans społeczny został zachowany pomiędzy uczestnikami procesu. Ilość osób, które wzywamy, zawiadamiamy o terminach, także jest ograniczona. Pracownicy sądu w tych miejscach publicznych muszą poruszać się z zasłoniętymi ustami i nosem. Obowiązuje także dezynfekcja rąk. Każdy, kto wchodzi do sądu, ma mierzoną temperaturę. Jeśli ona jest zbyt wysoka lub zbyt niska, to jest odsyłany. Także musi obowiązkowo posiadać maseczkę bądź inny przedmiot, który pozwoli mu na zasłonięcie ust i nosa. No, sądy też nie wzywają świadków w takiej ilości, jak to było. Poszczególne osoby na poszczególne godziny jednoosobowo są wzywane. No i czas na rozpoznanie sprawy w związku z tym się wydłuża. Właśnie. To także powoduje, że tak szybko tych spraw nie załatwimy, bo te sprawy muszą trwać po prostu dłużej z uwagi na te ograniczenia sanitarne, które zostały nałożone na sąd. A mieliście jakieś, nie daj Boże, przypadki zachorowań, zakażeń? W okręgu opolskim u jednego pracownika ochrony w sądzie rejonowym był taki przypadek. Stwierdzony był test pozytywny. Na szczęście żaden inny pracownik... Nie złapał go od niego, nie tak? Zakażony. Panie sędzio, no takim remedium na przewlekłość postępowania jest dogadanie się, czyli mediacja. Tak, no byłoby to idealne rozwiązanie. No właśnie. Czy... Kiedy do sądu już trafia naprawdę ten wierzchołek góry lodowej, a gro tych spraw jest, tych zwłaszcza drobnych spraw, bo to jednostkowa sprawa jest drobna, ale w skali, jaka trafia do sądu w tej masie, no to naprawdę powoduje to te zatory w sądach. Z tego, co pan mówił, to nie jesteśmy skłonni do ugody. No i
Tak to jakoś wynika, no, że Polacy, jak już ta sprawa trafia do sądu, no to tutaj jest wszystko postawione ja mu pokażę. Na ostrzu noża i że tak, ja tą sprawę wygram, a ostatecznie to niech sąd decyduje. Prawda, kiedy będzie mojsza, najmojsza, tak, i ja muszę wygrać. Jak to było w filmie Sąd Sądem, tak. Ale sprawiedliwość musi być po mojej stronie, no, tak. No chyba taka jest natura Polaków. Te postępowanie medycyjne, no na szczęście widać pewną poprawę. Ilość tych spraw, które trafiają do mediatorów i z pozytywnym efektem w postaci ugody tam zawartej, no jest coraz większa, ale to także jest, niestety jest to tylko promil spraw, które trafiają do sądu. No liczymy na to, że to się zmieni, że ta świadomość Polaków także się zmieni, że tam mają możliwość wpływu na ostateczny kształt tej ugody, kiedy strony same się dogadują, mówiąc kolokwialnie, jak to będzie wyglądało, a sąd taką ugodę zatwierdza, jeśli ona nie jest sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Bo potem dochodzi do sytuacji, że zapada wyrok i niekoniecznie korzystny. No dokładnie, tutaj jest to ryzyko, że po prostu tej sprawy nie wygramy, albo że nawet i to, że ta sprawa będzie trwała dużo dłużej, bo przed mediatorem my tą sprawę możemy załatwić błyskawicznie, na jednym posiedzeniu, czasami na dwóch. Natomiast w sądzie czasami, jak wiemy, no mamy też drugą instancję, nie wiadomo, czy ten wyrok się ostanie, czy nie będzie uchylony do ponownego rozpoznania, więc ta niepewność tego wyroku i długotrwałość postępowania przed sądem, no także wydaje mi się, że powinna skłaniać stronę do tego, aby w ramach tego postępowania mediacyjnego ten spór rozwiązać. No niestety, tak jak powiedziałem, jest to na razie niewielki procent spraw. A pozostańmy przy tych mediacjach. Jak jest z przygotowaniem właśnie kadry sędziowskiej do tych mediacji? No do niedawna sędziowie tej instytucji nie znali, bądź znali ją w sposób niewielki, ale jest system szkoleń. Tu mamy też prężnie działający polski oddział mediatorów. Pani, która pracowała w sądzie teraz aktualnie, udziela się w tych postępowaniach. Moja koleżanka zawodowa. Była też dziennikarka. Tak. Udziela się w postępowaniu mediacyjnym i także szkoliła kadrę sędziowską, kuratorską w postępowaniach tych mediacyjnych. I to jest także instrument, który sędziowie poznają i próbują stosować. No, brakuje nam też instrumentów, które pozwalałyby nakłonić strony na to postępowanie mediacyjne, że miałyby jakiś, mówię tu o postępowaniach karnych, jakiś bonus tego tytułu, że to postępowanie zostanie rozpoznane w postępowaniu mediacyjnym. A jak to wygląda z tymi mediacjami w porównaniu do innych państw, na przykład do Niemiec, do Czech? No zdecydowanie odstajemy od innych państw, zwłaszcza Europy Zachodniej tak zwanej, gdzie tych postępowań mediacyjnych jest dużo, gdzie naprawdę niewiele spraw w porównaniu do nas trafia do sądu, bo tam na tym etapie przedsądowym te sprawy się kończą i to postępowanie mediacyjne jest jednym z takich postępowań, że nieskuteczność tego postępowania mediacyjnego dopiero powoduje to, że sprawa będzie rozpoznana przez sąd. No to też ma wpływ na zawalenie, mówiąc tak kolokwialnie, sądów sprawami. Zdecydowanie. To pozwoliłoby, żeby gro tych spraw odetkać drobnych, wszystko, zakończyło się na tym etapie przedsądowym. No w wielu państwach to postępowanie sądowe jest po prostu drogie i stronom nie opłaca się ich spór przed sądem i często rezygnują z jakichś roszczeń po to, żeby to zakończyć w postępowaniu mediacyjnym i nie ponosić kosztów postępowania. Kompromis sądowego nie jest traktowany jako zdrada ideałów, tylko jako jakiś sukces. Jakiś sukces i obarczony mniejszymi kosztami. Tak. I sprawa w sądzie też nie traktowana na zasadzie takiej, że no muszę wygrać swoje, bo nie zawsze skórka warta wyprawki. Zdecydowanie. No jesteśmy zasypywani też drobnymi sprawami. Już nie mówię o sprawy wykroczeniowe, które też przecież są rozpoznawane w pierwszej instancji przez sąd rejonowy, w drugiej instancji przez sąd okręgowy. To jest ten sam, który prowadzi sprawę o zabójstwo. Chwilę wcześniej ten sam budynek i mogą to być ci sami sędziowie, prowadzą postępowanie o przekroczenie prędkości czy nieobyczajne zachowanie. Tak, albo nieprawidłowe parkowanie. Na przykład. No właśnie. Jakieś reformy się szykują. Dużo się mówi, na przykład w programie jednej z partii byli sędziowie pokoju. Był taki pomysł, chyba rok czy dwa lata temu, głośno o nim mówiono. Nagle ten pomysł ucichł, że nie przekuł się w żaden projekt też, który my jako sędziowie byśmy dostali z zaopiniowania. To było takie hasło polityczne bardziej. Było takie hasło i chyba umarło na razie. Czy to był dobry pomysł, żeby nie fachowcy orzekali w sprawach nawet drobnych, dyskusyjne, ale był to jakiś pomysł, aby właśnie odetkać sądy od tych drobnych spraw.
Czy to byliby sędziowie pokoju, czy jakaś inna instytucja, która by się zajmowała właśnie tymi drobiazgami, bo to naprawdę jest skala bardzo duża, tych spraw jest bardzo dużo i... Miliony, mówiąc w skali kraju. Dokładnie. Tak. I de facto stosujemy zbliżoną procedurę do spraw tych drobnych wykroczeniowych, jak do tych spraw poważnych o wielomilionowe wyłudzenia, czy zabójstwa, czy inne tego typu poważne przestępstwa. Tu oczekujemy od polityków, od ustawodawcy, aby wprowadził jakieś reformy, które pozwolą udrożnić to postępowanie. No, sędziowie tutaj nie mają instrumentów, aby zmieniać procedury. My oczekujemy na te instrumenty od ustawodawcy, żeby właśnie one zmierzały do tego, aby te proste sprawy mogły być załatwiane, czy na posiedzeniach niejawnych, czy jednoosobowo, czy przez jeszcze inne poza sądami organy. Aby sądy mogły zająć się naprawdę poważnymi sprawami. A jak to jest właśnie, jeśli już jesteśmy przy zagranicy, za granicą, z tym drobiazgiem prawnym? No to jest różnie oczywiście. Te porządki prawne są różne. Są też sędziowie pokoju w niektórych krajach, gdzie załatwiają właśnie te drobne sprawy. Są też te sprawy załatwiane w takim trybie naprawdę bardzo uproszczonym. Tu nie chcę się odwoływać, ale do amerykańskich filmów, kiedy sędzia te sprawy wykroczeniowe czy tych drobnych przestępców zbiera do jednej sali na jedną godzinę i mówi, tobie proponuję karę $100, tobie 50, tobie 500, jak nie to areszt. A ty dlaczego szybko jechałeś? Zgadzasz, ty się nie wiozłeś zgadzasz. Dziecko do przedszkola... byłeś spóźniony, to pomacham ci palce tylko. Wyciągamy armaty naprawdę do wróbli i my całą naszą procedurę angażujemy w te drobne sprawy. Uważam, że niepotrzebnie, że te sprawy naprawdę mogą być w trybie uproszczonym prowadzone i bez uszczerbku dla sprawiedliwości, dla prawidłowego rozstrzygnięcia tych spraw. With me, ze mną jest pan sędzia Daniel Kliś, rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu. Panie sędzio, na koniec taki krótki dekalog pojęć prawnych, bo w przestrzeni publicznej krążą różne zwroty, różne określenia, nie zawsze wiemy, co one dokładnie znaczą. Zacznijmy od tego, co oznacza postawienie zarzutu przez prokuratora. To znaczy, że prokurator podejrzewa jakąś osobę o popełnienie przestępstwa. Ale to jeszcze nie jest równoważne ocena wstępna, oczywiście. Aktem oskarżenia taka w sądzie. Osoba, nie. Taka osoba staje się stroną postępowania przygotowawczego, którego gospodarzem jest prokurator, no i jest oskarżoną. Po postawieniu jej zarzutów jest osobą oskarżoną i dopiero kiedy, jest osobą podejrzaną i dopiero kiedy trafi akt oskarżenia do sądu, kiedy prokurator taki akt oskarżenia skieruje, to będzie osobą oskarżoną przed sądem. Dalej to nie jest skazane, dopiero skazany toczy się postępowanie przed sądem, kiedy zostanie uznane sprawstwo tej osoby i wina, to dopiero po wydaniu wyroku i to ten wyrok musi się uprawomocnić, taka osoba jest skazaną. Uprawomocnić, czyli musi wyższa instancja. Albo nie jest zaskarżony wyrok pierwszej instancji. Przez obrońcę albo oskarżyciela? Albo sąd drugiej instancji utrzyma w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, jeśli był zaskarżony. No właśnie, czyli pamiętajmy, proszę Państwa, że to, że prokurator stawia zarzut, to jeszcze wcale nie znaczy, że ktoś jest winien. To jeszcze długa droga. Druga sprawa, kiedy stosujemy tymczasowe aresztowanie? Tymczasowe aresztowanie jest to najpoważniejszy ze środków zapobiegawczych, które stosujemy po to, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. To jest rzadko stosowany środek. Tak mówi kodeks. Do niedawna był bardzo rzadko stosowany. Teraz widzimy, że od kilku lat jest częściej stosowany i to naprawdę dość odczuwalnie częściej. Z perspektywy sądu drugiej instancji, kiedy rozpoznajemy zażalenia na te tymczasowe aresztowanie stosowane bądź przedłużane przez sąd rejonowy, to widzimy w ciągu dwóch lat sięgają naprawdę, sądy, tak? Naprawdę jest to częściej stosowane i prokurator częściej wnioskuje i sąd częściej do tych wniosków się pozytywnie odnosi. Bo uzupełnijmy, że prokurator nie aresztuje. Nie. Prokurator tylko kieruje taki wniosek do sądu i sąd musi ten wniosek rozpoznać, przesłuchuje tą osobę podejrzaną i bądź stosuje tymczasowe aresztowanie, bądź wniosku nie uwzględnia. Można też stosować środki wolnościowe typu dozór, zakaz opuszczenia kraju, czy tego typu, czy poręczenie majątkowe. Natomiast areszt tymczasowy jest tym najdolegliwszym, wiąże się z pozbawieniem wolności tej osoby. No właśnie, kiedy się go stosuje? Wtedy jak... Po pierwsze, musi być wysokie prawdopodobieństwo, że ta osoba popełniła dany czyn. To oczywiście nie jest pewność, nie jest to przesądzenie sprawstwa, jest to wysokie prawdopodobieństwo wynikające z dowodów, że dana osoba czynu się dopuściła. Ale nawet jeśli on się przyzna, to nie zawsze jest areszt stosowany, nie trzeba. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś się przyznaje, czy nie. Musi być także tak zwana obawa matactwa wystąpić, czyli że ta osoba będzie utrudniała postępowanie, czy przez ucieczkę, czy przez nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań, czy inne bezprawne czynności, jakieś zacieranie śladów, dowodów.
powodów. To są te okoliczności, które sąd bierze pod uwagę, czy areszt jest potrzebny, czy nie. Jest także samodzielną przesłanką grożąca surowa kara. Jeśli dany czyn jest poważny, tu mówimy głównie o zbrodniach, i taka osoba... Bo przestępstwa dzielimy tak na występki, na występki i zbrodnie. Zbrodnie, tak, zbrodnie to te czyny, które są zagrożone karą powyżej 3 lat pozbawienia wolności. Występki to te drobniejsze i mamy jeszcze wykroczenia, które nie są przestępstwami, są innymi czynami, właśnie wykroczeniami. I w tych poważniejszych sprawach ta obawa matactwa może wynikać z samej grożącej kary. Jeśli z okoliczności całej sprawy wynika, że ten podejrzany może dopuścić się tej obawy matactwa, to właśnie ta grożąca kara jest tą dodatkową okolicznością, którą sąd bierze pod uwagę, że w tego typu sprawach z uwagi na charakter tej sprawy ten areszt jest niezbędny. Jeszcze dwie rzeczy. Kasacja. Co to jest? Kasacja to jest nadzwyczajny środek zaskarżenia. On przysługuje już od prawomocnych orzeczeń sądu drugiej instancji. Więc mamy sprawę już prawomocnie zakończoną i strony mogą wywieźć kasację, przy czym kasacja może być wiedziona jedynie na podstawach szczególnych. Jest to rażące naruszenie prawa, które miało istotny wpływ na treść wyroku. Nie możemy... W trakcie procesu. Tak, i to w postępowaniu przed sądem odwoławczym, bo tylko kasacja przysługuje od wyroków sądu drugiej instancji. Chyba że wnosi ją prokurator generalny bądź rzecznik praw obywatelskich, on może wnieść od każdego orzeczenia, to już tego obwarowania nie ma. Natomiast strony mogą wnieść tylko od wyroku sądu drugiej instancji. Bo często wśród instancji. Ludzi, że będzie kasacja, skasujemy wyrok czy coś. Nie, to jest bardzo rzadko. Bardzo rzadkie jest to, sam kodeks mówi, że jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Przy czym nie można wnosić też kasacji tylko i wyłącznie z tego powodu, że się nie zgadzamy z karą. To nie jest podstawa kasacyjna. Oczywiście. No i ostatnia rzecz, zatarcie skazania, bo często jest tak, że przecież on został tam skazany w latach 80. za to i za tamto. A ten właśnie ktoś przedstawia się, że jest osobą niekaraną. Tak, i legitymuje się tak zwaną czystą kartą karną. Tak, nie widnieje tam żadne skazanie. To zatarcie z mocy prawa wynika. Po upływie pewnego czasu, zależy od kary, jaka została wymierzona danej osobie, czy kara grzywny, nawet już po roku następuje zatarcie skazania, czy później zależy właśnie od tej kary. I to skazanie uważa się za niebyłe. Taka osoba może wszędzie mówić, że jest osobą niekaraną. Każdy organ ma obowiązek traktować tą osobę jako osobę niekaraną. Także sąd będzie musiał, pomimo że ta osoba dopuściła się w przeszłości przestępstwa, ale z uwagi na wykonanie kary, na upływ czasu, jest osobą niekaraną. A to tak dla przypomnienia, proszę Państwa, bo stara rzymska maksyma głosi ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Ja przypominam, że moim gościem był sędzia Daniel Klisz, rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję również. Loża radiowa.